Ostatnia konferencja. Jeszcze po obiedzie to taki czas siesty, więc nie chciałbym zanudzić i uśpić. Będą bardzo wolne takie spostrzeżenia i myśli dotyczące dzisiejszego spojrzenia na Kościół, bo mamy rok wiary w Kościół, wierzę w Kościół Chrystusowy, taki tytuł. Więc warto sobie zadać pytanie, czym ta wiara jest? Jan Paweł II kiedyś napisał, że wiara w Kościół jest nam dana i zadana. Warto zadać sobie takie pytanie, jak ta moja wiara wygląda. W katechizmie Kościoła katolickiego jest taki punkt o końcu czasów, o czasach ostatecznych, że pod koniec czasów wiara wielu wierzących zostanie zachwiana i że przejdą taką ostateczną próbę wiary, gdzie wielu odpadnie, a w pewnym momencie powstanie fałszywa religia. Jakby ktoś będzie próbował zastąpić prawdziwy Kościół fałszywym Kościołem. Będzie dalej ta sama nazwa, ale nie będzie to już Kościół Chrystusowy. I tam jest napisane, że będzie wtedy fałszywy mesjanizm. Że zamiast centrum Jezusa Chrystusa, samego Boga mieć w tej świątyni, w tej religii, to w centrum będzie człowiek. To Bóg będzie dla człowieka, a nie człowiek będzie służył Bogu. To Bóg ma służyć. I to jest oblicze dzisiejszej pokusy. Kiedy patrzymy na wizję rozumienia Kościoła, kim jest, czym jest Kościół, to na przykład pojawiają się takie różne propozycje. Jest taka propozycja modernistyczna, gdzie wiarę redukuje się do uczuć religijnych, do moich przeżyć religijnych. Wiara jest wtedy, kiedy ja odczuwam obecność Boga, a kiedy nie odczuwam, to już nie wierzę. Czym się różni prawdziwa katolicka wiara od takiej wiary, którą proponują moderniści, masoni? Właśnie tym, że wiara katolicka jest oparta na prawdzie. Dochodzi się do wiary poprzez rozum. Rozum rozpoznaje prawdę i podejmuje decyzją woli wybór, jak chce za tą prawdą iść. Czasem mogą towarzyszyć różne uczucia. Zachwytu, jakiegoś podziwu, miłości, a czasem może być wręcz przeciwnie, coś odwrotnego. Ale nie liczą się uczucia, w tym momencie liczy się nasz wybór. Czy ja wybieram Boga, bo Bóg mnie wybrał. Święty Augustyn mówił o miłości podobną rzecz, że miłość to nie uczucie, ale wybór drogi miłości, wierność wyborowi. Tak samo z wiarą jest. Ja wybieram drogę wiary, podążenia za Chrystusem, który pokazuje mi drogę do nieba. I ta wierność tej drodze jest wiarą. Wierność i wiara to podobne źródło słów. Masoni próbowali jeszcze w XIX wieku rozbić Kościół od wewnątrz. Papież Pius IX został poinformowany, że jest taka grupa nazywana karbonariuszami, grupa masonów, którzy stworzyli taki plan. Nazwali po włosku Piccolo Tigre, czyli mały tygrys, taki właśnie cwany, śliźnie się. I mówili, że już tych dorosłych, uformowanych nie da się zdobyć. Ale musimy zdobyć dzieci i młodzież. Jak zdobędziemy ich mentalność, ich umysły, to oni potem będą tworzyć ten Kościół, który chcemy przejąć. Najpierw trzeba zmienić ich mentalność, sposób myślenia. Na czym polega ta mentalność zaproponowana przez modernistów? Polega na tym, że się odchodzi od w ogóle możliwości poznania prawdy. Nie ma prawdy, jest opinia. Nie ma czegoś, co jest absolutnie dobre czy i obowiązujące dla wszystkich ludzi na świecie i złe na przykład. Zło, które jest, każdy człowiek, który to popełni, to będzie zło. Nie. Dla nich to wszystko jest względne. To zależy. Nawet kiedyś biskup Życiński wspominał, że był na takim spotkaniu z feministkami, które twierdziły, że nie ma prawd obowiązujących dla wszystkich takich samych. No to zapytał się, a na przykład
prawa matematyczne. 2 plus 2 równa się 4, to jest obowiązuje tylko niektórych, którzy znają matematykę, a tych, którzy nie będą, to już nie znają. Ale one mówią, nie, to jest względne wszystko, matematyka też. No to zapytał, no to może takie zdanie. Natura kobiety i natura mężczyzny są sobie równe, a może natura kobiety nadwyższa jest. Czy to zdanie jest tylko prawdziwe wśród białych, a na przykład czarnoskórzy, czy gdzieś tam Arabowie już nie mogą tej prawdy przyjmować, że dla nich to jest względne? No nie, to jest, one już wtedy zaczęły mówić, że to obowiązuje na całym świecie. W związku z tym udowodnił, pokazał, że jednak są pewne rzeczy, które są niezmienne, są stałe. Natomiast jest taka, dzisiaj można by zauważyć taką mentalność, że nawet my katolicy, kiedy dajemy świadectwo, to nie mamy do końca przekonania, że to jest obowiązujące dla wszystkich ludzi na świecie. Że my katolicy to tak musimy mówić, bo tak zostaliśmy nauczeni, że dla nas to jest prawda. Nie, to jest, jeżeli jest coś prawdą, to jest niezależnie od tego, czy jesteśmy w kościele katolickim, czy poza kościołem, dalej jest to prawda. I wizja kościoła nieprawdziwego byłaby zbudowana na opiniach. Zbudowana na takiej drodze, zapytajmy się ludzi, jakiego kościoła by chcieli mieć. Natomiast prawdziwy kościół jest zbudowany na prawdzie objawionej. Prawda, którą objawił sam Chrystus, zakładając swój kościół. I tę prawdę odkrywamy w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła. Jeżeli odrzucimy to, te dwa jakby miejsca poznawania prawdy i zaczynamy pytać, to tak jakby Pan Jezus zapytał apostołów, za kogo mnie uważają ludzie? Oczywiście ludzie mylili się. Gdybyśmy zaczęli pytać ludzi, jaki kościół powinien być, to by stworzyli swój własny kościół. Tak powstawały właśnie różne denominacje chrześcijańskie, szczególnie protestanckie. Stworzyli sobie na miarę potrzeb takiego, jakie oczekiwali kościół, żeby spełniał ich oczekiwania. Sam Luther stwierdził, że w tym kościele, który on stworzył, łatwo żyć, ale w kościele katolickim łatwiej jest umierać. Bo w prawdziwym kościele, który prowadzi do zbawienia, są sakramenty. Są prawdziwe środki zbawcze. Środki, którymi Pan Bóg w sposób pewny udziela łaski zbawienia. Jest to znak, który pokazuje, że tam naprawdę jest zbawienie. Jeżeli jest ważnie udzielony chrzest, to człowiek jest włączony do Kościoła. Jeżeli przyjmuje ważnie sakrament pokuty i pojednania, to jednoczy się z Bogiem. Szczególnie w momencie przechodzenia z tego świata jest to bardzo ważne, żeby mieć pewność, że ja mam odpuszczone grzechy. Kiedy byłem w szpitalu i szykowałem się na śmierć, to bardzo dziękowałem Panu Jezusowi, że przychodził ojciec Jarosław, orionista, który przynosił Pana Jezusa, spowiadał, rozgrzeszał, namaszczał. To był wielki dar. Ja bardzo dziękuję Panu Jezusowi i temu właśnie ojcu, że się nie bał wejść na oddział covidowy i przychodzić do umierających. W pewnym momencie, kiedy się skaleczył i nie mógł założyć tego stroju, też, to było mi dane też zamiast niego, leżąc na ojomie, pełnić funkcje kapłańskie. Wtedy tak sobie uświadomiłem, jakim darem jest Kościół, jakim darem są święcenia kapłańskie. Bo dzisiaj tak naprawdę kryzys Kościoła to jest kryzys tożsamości kapłańskiej. Tożsamości nie wiem, kim jestem. W adhortacji Pastores Dabo Vobis święty Jan Paweł II napisał, że kryzys powołań polega na kryzysie tożsamości. Nie wiadomo, kim mam być. Jeżeli zapomnimy, że Kościół nie może być bez Eucharystii, a Eucharystia nie może być bez ważnie wyświęconego szafarza, to mówienie później, że nie przychodzimy dla księdza, nie przychodzimy dla Pana Jezusa, ale nieważne jaki ksiądz jest, czy jest grzeszny, czy bardziej grzeszny, to jednak sprawuje ważnie sakramenty i to te sakramenty nie zależą od szafarza. One są ważne, dlatego że Bóg je uważnia.
Była taka herezja w Afryce Północnej, nazywali się donatyści. Donatyści twierdzili, że sakramenty zależą od stanu łaski danego szafarza. Jeżeli ksiądz by był w stanie grzechu ciężkiego i powiedzmy sprawuje mszę świętą, to taka msza święta jest nieważna. Święty Augustyn wtedy zareagował i powiedział: sakramenty nie należą do człowieka. Sakramenty należą do Boga. Człowiek jest tylko narzędziem. Bóg się nim posługuje. Jeżeli jest ważnie wyświęcony i ma prawo udzielać dawać te sakramenty, to nieważne, czy ma wiarę, czy nie ma wiary, sakrament się dzieje. Łaska uświęcająca jest udzielana. Nawet gdyby ksiądz, który powiedzmy jest suspendowany, ma zakaz odprawiania mszy świętych i spowiadania, a jest ważnie wyświęcony, a mimo to jest w karach kościelnych, to gdy jest przypadek zagrożenia śmierci, to nawet taki ksiądz ważnie rozgrzeszy i pojedna tego człowieka z Bogiem, pomimo tego, że sam może być na drodze do potępienia. Może sam się potępić, a może przy okazji kogoś uratować. Sam siebie oczywiście nie może rozgrzeszyć, potrzebuje drugiego kapłana. Żyjemy w czasach, kiedy Kościół chce się zredukować. Tak jak moderniści próbowali zredukować Kościół tylko i wyłącznie do tej ludzkiej sfery, do przeżyć, żeby ludzie się dobrze czuli. No i też twierdzili, że w ogóle Kościół jest niepotrzebny. Moderniści doszli do takiego przekonania, że Pan Jezus nie założył Kościoła. Co Pan Jezus robił? Głosił Królestwo Boże. Był taki Loisy, który twierdził, że Pan Jezus głosił Królestwo Boże, a tu nagle pojawił się Kościół, którego nie chciał. No, wszystkie działania Pana Jezusa zmierzały ku temu, żeby założyć Kościół. Ojcowie Kościoła mówią, że zanim Pan Bóg stworzył świat, w sercu Boga był Kościół. Już w sercu Boga. Mówi się też u ojców Kościoła, że Kościół się zaczyna od pierwszej ofiary, którą składał Abel. I Pan Bóg przyjmuje tę ofiarę. Mieliśmy tutaj modlitwę eucharystyczną. Tak jak ofiarę Abla, Abrahama, Melchizedeka. To już są zapowiedzi Kościoła, który będzie składał ofiarę doskonałą, miłą Bogu. Kościół, który składa ofiarę z chleb i wino, tak jak Melchizedek, staje się ciałem i krwią Chrystusa. Jest inna jeszcze taka forma podejścia do Kościoła, szczególnie na Zachodzie widzimy w Niemczech, że Kościół próbuje się zredukować tylko do funkcji takich dla człowieka, społecznych. Powiedzmy, człowiek przeżywa śmierć kogoś bliskiego, no to Kościół niech to wszystko jakoś ogarnie. Ładną ceremonię pogrzebową, niech pocieszy, powie, że wszyscy będą zbawieni, zrobi jakąś piękną atmosferę miłą, zaspokoi te wszystkie uczucia związane z smutkiem po bliskim. No po prostu będzie takim zakładem usługowym dla społeczności. Albo na przykład, kiedy są różnego rodzaju niesprawiedliwości. No niech Kościół na przykład zrobi zbiórkę, zrobi jakąś formę pomocy charytatywnej, będzie stał po stronie ubogich, prześladowanych. To wszystko jest ważne. Ale nie można tylko i wyłącznie Kościoła do tego zredukować. Jeżeli zredukujemy tylko do potrzeb ludzkich, to w pewnym momencie okaże się, że człowiek nie ma potrzeb duchowych. Musimy sobie uświadomić, że przez ostatnie od XIX wieku pokolenia tworzony jest nowy człowiek. Jest taka myśl, żeby stworzyć nowego człowieka, to już i rewolucja francuska, i później ci oświeceniowcy, późniejsi już pozytywiści, próbowali stworzyć człowieka, który zbuduje raj na ziemi bez Boga. Tak jak to Marx twierdził, że człowiek, naród wybrany, był nieszczęśliwy, bo był narodem niewolników. Trzeba wyzwolić. I Marx zaproponował taką wizję walki klas. Trzeba określić, kto jest prześladowany i kto jest prześladowcą. I teraz prześladowany jest jakiś proletariat. Powiedzmy biedni, którzy są prześladowani przez bogatych. Trzeba tym bogatym zabrać,
siłą pozabijać ich, wtedy biedni nie będą biednimi. Dzisiaj ten neomarksizm idzie w tym kierunku, że już nie mówi się o niesprawiedliwości społecznej, o jakichś biednych ludziach, tylko mówi się o mniejszościach. Nie tylko mniejszości narodowe, rasowe, ale mniejszości seksualne w tej chwili są na topie. I w ten sposób zestawia się tych, którzy są zwolennikami ideologii gender i tymi, którzy nie są zwolennikami. Zwolennicy są prześladowani, a prześladowcami są ci, którzy nie są zwolennikami ideologii gender. I dzisiaj Kościół stoi na takim współczesnym areopagu, gdzie jest przedstawiany jako winny. Przedstawia się go jako oprawcę, jako kogoś, kto musi się teraz tłumaczyć. Jest sądzony, jest skazywany. I ważne, żeby sobie uświadomić, że Kościół jest powołany do tego, żeby bronić tożsamości człowieka. Dzisiaj ta tożsamość człowieka jest zagrożona, że kim ja tak naprawdę jestem, od kogo pochodzę, dokąd zmierzam, to Kościół jest prześladowany dlatego, że broni życia i broni człowieka. Jan Paweł II w takim wywiadzie rzece z Vittorio Messorim pod tytułem Przekroczyć próg nadziei zauważył, że istnieje spisek. To nie jest teoria spiskowa, bo spiski są. Jest spisek przeciwko życiu. I po stronie tego spisku, on to nazwał, są takie centra zorganizowane, centra antyewangelizacji. Centra, w których zaangażowane są wielkie pieniądze różnych koncernów medialnych, uczelni, świata filmu, sztuki, teatru. Wszystko, co przekazuje pewną modę i sposób myślenia, kształtuje ten sposób myślenia. I wobec tego zorganizowanego spisku Kościół, który broni życia i życia nienarodzonych i w ogóle człowieka, jest traktowany jako wróg publiczny, jako coś, co jest hamulcowym na drodze rozwoju współczesnej rewolucji. Ta rewolucja, można by ją nazwać rewolucją seksualną. W 1968 roku zaczęła się rozwijać, ale ona już wcześniej zaczęła się pojawiać w Związku Sowieckim. W 1917 roku pierwszym takim dekretem Lenina było ofiarowanie nowym właśnie sowieckim ludziom możliwości rozwodu. Za kilka kopiejek można było sobie kupić rozwód, nie informując drugiej osoby, że się jest wolnym i wiązać się z inną osobą. Rok później, kiedy było świętowanie tego właśnie daru dla narodu nowego, ulicami Petersburga przeszła pierwsza w historii ludzkości parada równości, czyli parada homoseksualistów. Przeszli też wcześniej przez Petersburg nudyści z hasłem Precz ze wstydem. No i tak, proszę, tak, to rewolucja seksualna zaczęła się od rewolucji bolszewickiej. My tak sobie nie uświadamiamy do końca, ale w pewnym momencie, kiedy ta społeczność zaczęła się rozsypywać i w 1920 roku ta klęska z Polską uświadomiła im, że nie podbiją świata, jeżeli będą dalej brnąć w te wszystkie niemoralne sposoby życia. Na przykład pod Moskwą Dzierżyński opiekował się taką wielką komuną młodzieży, jeszcze niepełnoletniej. Chyba ze 2000 tych młodzieży było, sierot powojennych, porewolucyjnych. To zasadą, jaka tam funkcjonowała w tej komunie, to było to, że co noc zmieniali sobie partnerów. I spał chłopak z dziewczyną, co noc z którąś inną, sobie zmieniali. To była taka forma niszczenia moralności, bo marksizm jest zaatakowaniem wszystkich przykazań Bożych, wszystkich 10. Zakwestionowaniem wszystkiego, co Bóg powiedział, nie czyń tego. I można powiedzieć, że kiedy obudził się ten
nurt wyrzucany z Związku Sowieckiego uciekał przez Niemcy, przez Berlin, później do Stanów. I kiedy w 1968 roku się obudził w formie Dzieci Kwiatów, tym ruchu hipisowskim, to takim głównym hasłem było hasło rób co chcesz. W 1966 roku, wcześniej, dwa lata przed tym wybuchem, LaVey założył Kościół Szatana w Stanach Zjednoczonych. I właśnie kazał się pozdrawiać, zamiast dzień dobry, to kazał mówić rób co chcesz. Opowiadało się rób co chcesz. Takie pozdrowienia. Rób co chcesz. I to jest właśnie przykazanie, które daje szatan. W jaki sposób można najszybciej pójść do piekła. Nie interesować się Bożym przykazaniem, robię co mi się chce. LaVey też powiedział, że trzeba zdobyć młodzież i on przygotowywał też pewną ideę, jak to można będzie zdobyć młodzież tej właśnie całej tej rewolucji seksualnej. Pierwsze co, to mówi, trzeba stworzyć odpowiednią muzykę. Rock and roll. Muzyka, która wprawi pewien ruch całe masy i uświadomi, że tego właśnie potrzebują. Jakby wzbudzić potrzeby. Najpierw pobudzić potrzeby, a potem mówić, że musisz to zaspokajać, żeby być prawdziwym człowiekiem. Potem po muzyce właśnie przychodzi niczym nieograniczony seks. Rewolucja seksualna, wyzwolenie. A kiedy przychodzą wyrzuty sumienia i człowiek czuje się niegodny i taki brudny, to trzeba to zagłuszyć. I zaproponował narkotyki. I zauważmy, że ile to młodych ludzi poginęło właśnie przez to, że weszli w jakiś nurt pewnej mody, potem życie niemoralne, potem narkotyki i zaśpali się na śmierć. To jest jeszcze inna kwestia tak zwanej depopulacji, gdzie twierdzą niektórzy, że jest nas za dużo na ziemi, trzeba powstrzymać rozwój całych społeczeństw, trzeba doprowadzić do zmniejszenia ludności. Niektórzy nawet twierdzą, że powinien być nie 8 miliardów, ale miliard tylko na ziemi, więc trzeba by te 7 jakoś zgładzić. Są różnego rodzaju pomysły na to. Na szczęście Kościół jest miejscem, gdzie można powstrzymywać to całe zło. Miejscem, w którym trzeba właśnie prosić Boga o przebłaganie tych wszystkich grzechów. Msze święte, przebłagalne mają wielką moc. Tylko też jest takie niebezpieczeństwo, że możemy potraktować Pana Jezusa jako taką formę użytkową. Bo to nie tyle mamy czynić to, co my chcemy, wymyślimy, tylko to, co by w tym momencie podpowiadał Pan Jezus. Pan Jezus wyprowadza z każdego zła jeszcze, ma jeszcze jakiś plan, jeszcze większe dobro, więc najważniejsze jest, żeby odkryć to dobro, gdzie Pan Bóg jakby budzi ludzi, którzy by przeciwstawili się temu. Święty Paweł czy święty Piotr piszą, że kiedy przychodzi szatan i krąży jak lew i szuka kogo by pożreć, to my mamy nie uciekać. Mamy być mocni w wierze. Wy mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu, a wtedy on ucieknie od was. Doświadczenie komunizmu. Kto mógłby przypuszczać w latach 80., że komunizm upadnie, Związek Radziecki upadnie? No ale było to przeciwstawienie się poprzez przyzywanie Ducha Świętego, poprzez spotkania, modlitwy. To był taki znak budzenia się wolności. I dzisiaj warto sobie tak zadać pytanie, co ja dzisiaj mogę, kiedy jestem w Kościele, jak i dać świadectwo, gdzie mogę pobudzić swoje serce do tego, żeby powstrzymać samego siebie, żeby nie być, jak to pisał święty Paweł, wpływy tego świata, żeby nie dać się pod wpływ tego świata wejść, ten nurt, żeby jakby iść pod prąd, mieć siłę, ta ryba, która płynie do źródła pod prąd. Tutaj trzeba pamiętać, że to odpowiedzią są zawsze święci. Święci żyli zawsze w trudnych czasach. I jest taka zasada, że trudne czasy tworzą wielkich świętych. Im trudniejsze były czasy, tym więksi byli święci. Natomiast łatwe czasy tworzą słabych ludzi. Bo jest łatwo.
Nie ma żadnych przeciwności, trudności, nie musi je zmagać. Święty bodajże Ludwik Maria Grimond de Montfort mówił, że kiedyś to byli wielcy święci. Tak, to byli tytani, to potrafili tak walczyć duchowo na pustynię. Święty Antoni poszedł, 105 lat tam żył i walczył z demonami i powstrzymał taką herezję. Między innymi walczył z arianizmem. Jak słyszał, że księża mówią na kazaniu, że Pan Jezus nie był Bogiem, to potrafił zostawić pustelnię, iść na mszę świętą i przerywać, mówić: nieprawda, ja go widziałem, on jest Bogiem, jest w niebie, zasiada po prawicy Ojca. Nie możesz mówić, że nie jest Bogiem. Święci właśnie dawali taki przykład. Kiedy był sobór w Nicei, to święty Mikołaj tego Ariusza uderzył w twarz. Mówi: co tak obrażasz mojego Boga? Nie obrażaj go. Przedstawia się w ikonografii wschodniej właśnie świętego Mikołaja, nie takiego miłego, ho, 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 prezenty dajemy, ale daje, to jest właśnie człowiek, który stoi po stronie prawdy. Za gorąco jest po tej stronie, tak? No właśnie. I święty Ludwik Maria Grimond de Montfort proponuje, żeby zjednoczyć się z Maryją. Maryja jest przedstawiana jako ta, która depcze głowę węża. I jak się zjednoczyć z Maryją? Zjednoczyć się można poprzez uniżenie. Maryja jest pokorną służebnicą pańską i jej uniżenie przyjął Bóg. I to, że diabeł jest tak silny w naszym życiu, często nas poniża, jesteśmy słabi, to możemy stać w pokorze razem z Maryją, stać się jej piętą. Być tak uniżeni. Ale to właśnie ta pięta zaczyna gładzić głowę węża. I wtedy w takiej pokorze, kiedy zjednoczymy się z Maryją, to może Maryja przez swoją pokorę również, przez swoją miłość macierzyńską pokonać złe moce. Powstrzymać ten cały walec rewolucyjny, który idzie i zabiera nam dzieci, młodzież. W jaki sposób można ratować dzieci i młodzież? Między innymi poprzez budowanie takich małych wspólnot, które będą młodzi dla młodych. Najbardziej przekonujący są młodzi ludzie, którzy młodym mówią, jak ich życie się zmieniło. Więc warto tak wyławiać. Nie muszą być to jakieś duże grupy, ale jeżeli będą bardzo żywo wierzący młodzi ludzie, to warto właśnie ich otoczyć opieką, żeby mogli dalej ewangelizować, dawać świadectwo, żeby się nie bali, żeby byli dumni z tego, że należą do Chrystusa. I tacy młodzi ludzie są nadzieją. I Pan Bóg będzie powoływał. Zawsze w jakichś tam trudnych czasach, kiedy ludzie odchodzili od Boga, zawsze kogoś powoływał. I zawsze będą. Tylko trzeba mieć oczy otwarte. Szukać, żeby Pan Bóg pokazał, który to jest ten człowiek. I wtedy, im bardziej się będziemy te grupy jednoczyć, to staniemy się takim kościołem oczyszczonym, może niezbyt licznym, ale oczyszczonym i silnym. I nie jest powiedziane, że w różnych miejscach świata nie zniknie kościół katolicki, bo bramy piekielne go nie przemogą. To nie. W ogóle na świecie nie zniknie, natomiast w niektórych częściach świata będą sprzedawane kościoły. Kiedy pojedziemy do Holandii, to jest bardzo dużo kościołów już sprzedanych, a część jest przeznaczonych do następnego sprzedawania. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przestali utrzymywać kościoły, przestali chodzić. Jeszcze w latach 50., 60. czytałem taką statystykę. Dla katolika w Holandii było nie do pomyślenia, żeby nie być w niedzielę w kościele. 95% to co niedziela chodziła, 95% katolików chodziło do kościoła na mszę świętą. Bo była świadomość, że bez mszy świętej nie można żyć, nie można być zbawionym. Bo to jest ofiara. Idę pod krzyż Chrystusa, nie zostawię go, nie wyprę się go. Dlaczego ojciec Pio, jak spowiadał i ktoś przyszedł, mówił: w niedzielę nie byłem na mszy świętej. To co robił ojciec Pio? Zamykał konfesjonal i krzyczał: wyroś się! Pija, wyroś! Już. Tak się denerwował. Nigdy w życiu nie odwrócił człowieka, który powiedział:
nie byłem w niedzielę na mszy świętej. Jak mogłeś nie być? Nie chciało ci się, nie mogłeś być? Co innego, jak jesteś chory. I zobaczmy, w Holandii się spowiadano raczej z tego, że drugi raz w niedzielę nie był, na przykład nie szporak wieczorem. I przyszedł taki bardzo krótki czas. Jedno, dwa pokolenia. 5%, które zostało chodzących co niedziela do kościoła, to jeszcze te 5%, to mało kto z tych 5% wierzy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Co mogło spowodować taki rodzaj załamania wiary? Możemy się tylko domyślać. Pan Bóg wie. Ja tak sobie myślę, że prawdopodobnie dlatego, że utracono świadomość, co dzieje się na mszy świętej. Biskupi zmienili katechizm, zrobili taki bardziej łagodny. Wypisali swój własny katechizm właśnie dla Holandii. Potem stwierdzono, że można udzielić Komunii Świętej na rękę. No, to taki chlebek, pamiątka. Potem zaczęto, jak już nie było księży, to nabożeństwa niedzielne prowadziły kobiety. No bo przecież każdy może poprowadzić. Kobieta jeszcze tak ładnie powie. Ma taką dykcję ładną. I jeden ze znajomych moich księży, który pojechał do Holandii, opowiadał, że w tej chwili 70% nabożeństw niedzielnych nie prowadzą księża, tylko kobiety. Zakładają alby, stuły. Jak są ortodoksyjne, to omijają tę formułę przeistoczenia. To jest ciało moje, to jest krew moja. Ale jak nie, no to też to czytają. I to takie pomieszanie, poplątanie wszystkiego powoduje, że tracimy prawdziwą wiarę. Nie wiemy, co tam naprawdę jest. Opowiadał, że jak wszedł do kościoła w Holandii, patrzy, a tam w środku kościoła, po środku jest stół. Ludzie sobie siedzą przy tym stole, piją kawę, herbatę, jedzą ciasteczka. Patrzy na ołtarz. Pyta się, czy tu w niedzielę jest msza święta. Oni odpowiadają, no jak nam ma takie potrzeby, to mamy, jak nie, to nie ma. A o czym rozmawiacie? A rozmawiamy o misjach w Afryce. Nie, to tu potrzeba misji, wam tutaj, tak im powiedział. No i rzeczywiście wystarczyło tylko tyle lat, żeby tak upadła wiara katolicka. Przecież misjonarze, werbiści na przykład, najwięcej misjonarzy na 1000 katolików to właśnie z Holandii jechało na misję. Pierwsze miejsce w świecie kraj katolicki zajmował pod tym względem. I co się wydarzyło? Zaczęły się zmiany w rozumieniu Eucharystii. Żeby zmienić Kościół, zniszczyć Kościół, trzeba zaatakować samo centrum, samo serce. Eucharystię. Jeżeli w tę Eucharystię uderzymy, nie będziemy czcić Chrystusa na Najświętszym Sakramencie, nie będzie adoracji, nie będzie uniżenia przed Bogiem, to prędzej czy później wiara zostanie zniszczona. Jest taka zasada lex orandi, lex credendi. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Jak się modlę, jak przeżywam Eucharystię, tak będę wierzyć. Wiara się rozwija i trwa, kiedy jest w prawdziwej takiej miłości do Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jeżeli nie ma tam miłości, tracimy tę miłość, to wtedy Kościół prędzej czy później zamieni się w ludzką instytucję. Będzie Kościołem dla człowieka. Widziałem taką scenę w Neapolu. Kardynał Giuseppe Seppe, ubrany fartuszek, chodził po katedrze w Neapolu, tam gdzie jest ten cud świętego Januarego. Ale na środku tej katedry był stół, ludzie siedzieli bezdomni, niektórzy w czapkach i ksiądz biskup, ksiądz kardynał rozdawał pizzę. I jedli sobie tak, jak my jedliśmy teraz na obiedzie, pizzę. Czy to nie jest pomieszanie z poplątaniem? Owszem, można nakarmić głodnych, ale czy to musi być w kościele? Czy nie można sobie zejść do jadalni, czy w jakimś zrobić namiot spotkania? Miejsce święte, sakralne ma inny wymiar niż traktowanie tego miejsca jako czysto miejsca takiego do zaspokajania biologicznych potrzeb. To też może być forma jakiegoś desakralizowania miejsca.
Właśnie takim jednym ze znaków utraty wiary jest brak poczucia świętości, sakralności. Sakralności w Najświętszym Sakramencie, ale też i same, że człowiek, jego ciało jest sakralne, jest święte. Jeszcze za czasów późniejszego średniowiecza, kiedy na przykład medycyna pozbawiała ludzi na przykład ręki czy nogi, jest taki cud opisany przez Vittorio Messoriego, właśnie książka pod tytułem Cud. Noga, jak została odcięta, to miała swój własny grób na cmentarzu. Był cmentarz różnych części ciała, nie były wrzucane do kosza. Później, jak ta noga temu uzdrowionemu przyrosła, to była ta sama, by odkopali, nie było nogi. Ta noga była właśnie ta, która była pogrzebana. Dzisiaj mamy duży kryzys w takim rozumieniu świętości życia, świętości ciała. W ogóle jest też takie myślenie wśród nawet teologów i naukowców, że nie istnieje coś takiego jak dusza nieśmiertelna. Że tylko świadomość, którą można zhakować, jak mówi pan Harari. Można przekopiować świadomość człowieka do komputera i zrobić ją sobie w chmurze, zrobić klona i sobie ściągnąć do nowego ciała, już takiego sklonowanego, tę świadomość i człowiek będzie wieczny, będzie dalej żył. No to taka wizja zastępcza życia wiecznego. Ale czy rzeczywiście nie jest też to zagrożenie, że współczesne czy następne pokolenia, ludzie, kiedy będą tworzeni, czy nie będą właśnie pozbawieni zdolności doświadczenia, rozpoznawania obecności Boga? Bo trzeba pamiętać, że człowiek jest wyposażony przez Pana Boga też w mózgu w coś takiego jak pragnienie rzeczywistości duchowych. Ale może się zdarzyć, i to były naukowe badania nad uszkodzeniami mózgu, że kiedy człowiek tam został uszkodzony, później nie miał żadnych potrzeb duchowych, tylko miał same potrzeby biologiczne. Takie, można powiedzieć, tylko brzuch, że nie interesował się ani Bogiem, ani wiarą. I są takie próby, badania są prowadzone na ludziach, że chcą jakby całym społeczeństwom wyłączyć w mózgu takie potrzeby duchowe, estetyczne. I to też trzeba o tym pamiętać, że Kościół staje wobec nowych wyzwań. Te nowe wyzwania to jest właśnie wołanie o tą silną wiarę, że pomimo tych wszystkich przeszkód, trudności, pomimo tych spiskom, żebyśmy dalej trwali, żebyśmy byli bezpieczni. Wybiła godzina 15, więc w tej intencji o to, aby Kościół był tym miejscem ucieczki przed zniszczeniem, przed taką wojną o życie wieczne, żeby tu się można było schronić. Papież Benedykt XVI przed odejściem, przed pójściem na emeryturę miał powiedzieć coś takiego, że każdy z nas powinien znaleźć sobie w Kościele coś takiego jak schron. O świecie jesteśmy bombardowani. Mamy tutaj wojnę na Ukrainie, więc to tak możemy sobie wyobrazić. Ale jesteśmy bombardowani różnymi ideami, różnymi pokusami. I dla papieża Benedykta tym schronem była na przykład głęboko modląca się, wierząca wspólnota. Jeżeli znajdę taką wspólnotę, to jest schron. Jeżeli znajdę schron pięknej, przeżywanej liturgii, mszy świętej, to jest schron. Ja się tu chronię. Mogę się chronić też w Piśmie Świętym. W przeżywaniu Słowa Bożego w modlitwie Lectio Divina. To jest schron, tu się chronię. Warto sobie tak pomyśleć, czy potrafię, kiedy jestem kuszony, kuszona, mieć taki schron, żeby pójść i wyciszyć swoje serce. Pójść przed Najświętszy Sakrament i się schronić, żeby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać.